Będę starał się dzisiaj używać jak najmniej epitetów i mocnych wyrażeń, natomiast z góry was przepraszam, to się na pewno nie uda. Dlaczego? A dlatego, że byłem na nowym filmie Smarzowskiego i powiem wam, że jestem tak rozczarowany i tak wręcz zdziwiony, jak nieudany jest to film, że dzisiaj pewnie będzie ostrzej niż zwykle. Zapraszam. O czym jest ten film? Mamy 2021 rok. Miejscowa szycha, biznesmen Rysiek Wilk, ojciec panny młodej, tak jak w poprzednim weselu Smarzowskiego, dopina swoje niecne interesy. Panna młoda przeżywa coraz mocniej narastający dramat. Antoni Wilk, senior rodu Wilków, również. Wracają do niego wspomnienia sprzed lat, kiedy to on przeżywał swoją wielką miłość. Wizje Wilka seniora służą reżyserowi do portretowania stanu polskiego społeczeństwa za pomocą licznych analogii oraz do przedstawienia dramatycznych wydarzeń sprzed lat. Chodzi tutaj o pogrom w Jedwabnem. To tyle na temat takiego zarysu fabularnego. A przechodząc tak od razu do oceny, to powiem Wam, że ten film rozpatruje jako obraz, który na wielu płaszczyznach poniósł porażkę. Ciśnie mi się na usta lista epitetów, które, uwierzcie mi, są naprawdę miarodajne dla tego, co widziałem. Te epitety to ochydny, przewidywalny, a co chyba najgorsze, o czym powiem na koniec, krzywdzący w stosunku do osób, które miał, mam wrażenie, w swoim zamiarze uczcić, oddać im jakiś hołd. Po pierwsze, trzymając się metafory weselnej, Smarzowski jawi mi się w tym filmie jako reżyser, który jest takim pijanym wujkiem na weselu, właśnie. Wydaje mi się, że wszystko wie, że pozjadał wszystkie rozumy, ma do tego ekspresję, to znaczy taką bardzo mocno portretuje niektóre sprawy a jednocześnie z każdym wypowiadanym coraz głośniej zresztą słowem pokazuje swoją taką głęboką ignorancję. W tym filmie są takie zabiegi, że, przepraszam, ale głowa mała. I co więcej, jest to sprytnie usprawiedliwione, tak jak powiedziałem na początku, wizjami jednego z bohaterów. I pewnie w taką grę będzie reżyser grał z widzami, tak się będzie tłumaczył ze swoich zabiegów. Mamy bowiem na początku tego filmu już taki niepokojący obrazek. Otóż z telewizji dobiega pewna relacja z Taka przerobiona dosyć na sposób, na taki czarny humor, że relacjonowane są wydarzenia z gazowania narodu izraelskiego, Żydów, i ten fakt jest zbijany już za chwilę z gazowaniem świń. Z gazowaniem świń, którym zajmuje się Rysiek. No myślę, że główny bohater tego filmu, jeden z głównych, bo on się zajmuje ubojem takich zwierząt, ma jakiś zakład mięsny. Mocne zestawienie. No to słuchajcie dalej, bo wujek opowiada historię dalej. Mamy tutaj, proszę Państwa, taki oto zabieg: zderzenie dwóch rzeczywistości, rzeczywistości sprzed II wojny światowej w Polsce oraz współczesności tego 2021 roku. I moi drodzy, rzecz dzieje się w kościele ksiądz w okolicznościach przedwojennych mówi kazanie wzywa w nim wiernych Polaków katolików żeby przyłączyli się do rozwiązania kwestii żydowskiej nagle cięcie montażowe i cyk przenosimy się do współczesności z 2021 rok inny ksiądz współczesny ksiądz mówi do wiernych na temat Osób homoseksualnych. W wiadomym kontekście, oczywiście. No i takie mają Państwo oto zestawienie. Żydzi z czasów II wojny światowej, jak byli traktowani, i teraz homoseksualiści. Co mówi wujek dalej? No, wracamy do tego księdza z historii i słyszymy, że Żydzi to wróg historii, że trzeba zdeptać ten naród. To nie są moje jakieś tam rzucane słowa. Ja sobie to zanotowałem w trakcie seansu. Nagle cyk i współczesny ksiądz, który mówi o, wiadomo, z taką nutą hipokryzji o tym, że mm, należy chronić życie od poczęcia, życie dziecka nienarodzonego. No i mają państwo takie tutaj no, bulwersujące zestawienie. Ale wujek nie ustaje w swoim opowiadaniu historii. Jest kolejna scena. Kojarzycie te wszystkie autentycznie głupie zabawy, które akurat w tym filmie były bardzo fajnie pokazane, że rzeczywiście one są głupie. E, to znaczy, no, nie wiem, ktoś tam, jakiś jacyś faceci m, niosą na barana kobiety i idą, one coś tam się ścigają, pił jakiś alkohol i, tam, i tak dalej. No I nagle, co się dzieje? Okazuje się, że zamiast jednej z kobiet, na plecach jednego faceta jest kto? ss I teraz ujęcie na współczesnych gości weselnych. Goście piją wódkę. Cięcie. I w tym samym geście Niemcy piją wódkę, jednocześnie znęcając się nad Żydami. Jakie to jest proste skojarzenie? Nigdy na to bym w ogóle nie wpadł, że Wy Polacy, którzy pijecie wódkę na weselu, jesteście jak naziści, którzy e, zdęcali się nad Żydami. Wujek nie ustaje w opowieściach i porusza wątek z Ukraińcami. Jest 2021 rok. Rysiek tam do jakieś interesy dopina. Z Ukraińcami. Oczywiście z jakichś tam powodów one nie dochodzą do e, finalnej, finalnego zakończenia. Więc samochód Ukraińców musiał spłonąć. Wtedy co? Cyk! Cięcie, i wracamy do historii, kiedy to płonęła stodoła. Wiadomo jaka stodoła i wiadomo kto w niej był. Także moi drodzy Ukraińcy, nie ma to żadnego znaczenia, że jesteście wśród nas, że żyje się nam super, że tworzymy fajną społeczność już od tylu lat i myślę, że bez jakichś drobnych incydentów w ogóle żyje się nam fajnie. E, to nic. E, ważne, że Smarzowski no, twierdzi właściwie właśnie nie daje wyboru w ogóle myśleć inaczej, że kiedyś byli Żydzi, a teraz będziecie Wy. Jesteście następni. Przepraszam, że ja się śmieję, ale to jest ten poziom budowania skojarzeń i no jakoś nie mogę wyzbyć się uśmiechu, gdy myślę o poziomie, w jak infantylny sposób zostało to zrobione. Dobra, jeszcze jeden wątek wam opowiem, też w ogóle niesamowity. Zgadnijcie, czym się zajmują Polacy na weselu. No byliście na pewno w lipcu, w sierpniu na weselu, na pewno robiliście tą rzecz. Słucham. Dokładnie. Opowiadaliście antysemickie i rasistowskie żarty do kamery. To jest to, czym zajmuje się głowa Polaka na weselu przeciętnym. E, opowiadaniu do kamery żartów rasistowskich i antysemickich, i w ogóle między gośćmi też jakieś rasistowskie w ogóle zdania co drugim, co drugim Tak jesteście. No i takich opowieści jest tam na pęczki, moi drodzy. Są te wszystkie słynne sklejki z, tych, z takiej pseudopublicystyki, gdzie żołnierzy wyklęci są gdzieś tam na muralu, a za chwilę są naziści. Oczywiście nie zabrakło księdza, który został przekupiony za porszaka. No i faceci i kobiety po 70, po 60, którzy na weselach co robią? No przecież wiecie, chodzicie na wesela. No biegają kobiety w samym staniku, a faceci w samych majtkach i się tak bawią. No, drodzy palacy, na no przecież tacy jesteście. No i w ogóle naprawdę mógłbym jeszcze wyliczać, ten film trwa ponad dwie godziny, tam jest napęczki takich wydarzeń, ale to jeszcze nie jest najgorsze w tym filmie. Film ten bowiem, wbrew zamiarom, jak czytam te zamiary, nie jest żadną przestrogą, nie jest pogłębioną analizą jakiegokolwiek problemu, jest strzałem na oślep. Zachwycony tym filmem jest Tomasz Raczek, jednym, szczerze mówiąc, z nielicznych osób, które są zachwyconych tym filmem. Tomasz maszacze, którego pozdrawiam, którego w ogóle bardzo cenię i on powiedział, powiedział coś takiego, że to jest lustro, ten film, to jest lustro pokazujące Polaków. No powiem wam, że nie wiem jakie macie lustra w domu, natomiast jeżeli macie takie lustro, które jest y, wybite, które jest może krzywe, y, które jest, na których może przypadkiem zwymiotowaliście albo celowo, które jest zabłocone, no to rzeczywiście, takim lustrem jest ten film. Jakkolwiek, droga Polko i drogi Polaku, byś nie był piękny, tak jak staniesz przed takim oszpeconym lustrem, będziesz wyglądać źle. To jest film, moi drodzy, po którym macie poczuć się gorsi. To jest film, po którym macie nabyć, mam wrażenie, irracjonalnych kompleksów. To jest wreszcie film, który ma was pozostawić w takiej rozpaczy, w takiej poczuciu rezygnacji i obrzydzenia. Ja rozumiem te wszystkie zabiegi, uważam, że one wielokrotnie u Smarzowskiego działały. Te zabiegi takiego wstrząśnięcia i tak dalej, ale tutaj mam wrażenie, że Smar Smarzowski przegiął. To już jest coś takiego, jak posłużę się, ta się taką metaforą, jakbyś. Chciały ratować małżeństwo, i był, był mężem, i mówisz do żony: Wiesz co, moja droga żono, jesteś żałosna, beznadziejna, brudna, gruba, głupia i tak dalej, dalej. Ratujmy nasze małżeństwo. Oprócz tego, że to jest festiwal budowania irracjonalnych kompleksów, to mam wrażenie, że to jest także taka pożywka dla tych osób, które chcą się czuć lepiej od innych. Bo wiesz, jak oglądasz ten film, to ty nie jesteś taki jak oni. Oni, ci Polacy, nieważne czy oni istnieją, nieważne czy to jest margines, czy w ogóle jakiś promil społeczeństwa, ważne, że ty nie jesteś taki jak oni. Masz się poczuć lepiej, że nie jesteś członkiem tej społeczności, tego kościoła, tego narodu. Masz nabyć takiego przekonania, że jesteś w okolicznościach złych, że urodziłeś się w kraju, za który powinieneś się wstydzić. Jesteś po prostu permanentnie ukłamywanym człowiekiem w trakcie tego filmu. Film Smarzowskiego, tak jak większość jego filmów, nie pozostawia żadnej nadziei. Ten film stworzył, mam wrażenie, tak naprawdę Oskarżyciel Kłamca, który wlewa w Twój, drogi widzu, wzrok czarny atrament, który ma zasłonić Ci piękno tego świata, który ma Cię przygnębić, w którym masz widzieć tylko mrok. I niepowodzeniem, którym masz przeżywać permanentną rozpacz, tak naprawdę. To, co Pan robi, Panie Wojciechu, e, oczywiście mówię w kwestii artystycznej, bo jako człowieka jak najbardziej Pana cenię i życzę wszystkiego dobrego. To, co Pan robi artystycznie, to Pan e, usiłuje nas okłamywać. Do wszystkich osób, które chcą pójść na ten film i wyrobić sobie własne zdanie. Rozumiem to podejście. W pełni je szanuję, to znaczy co do zasady mam podobnie. Natomiast, jako Wasz bliźni, i jako osoba, która stara się Wam pomóc także tymi treściami, które mówię, chciałbym Was uprzedzić. E, oprócz tego, co powiedziałem, że w filmie są sceny, które, jakby to powiedzieć oględnie, są na pewno scenami, które większość z Was nie chciałaby nigdy zobaczyć na oczy. Oczywiście zrobicie ze swoimi pieniędzmi i ze swoim czasem, co tylko chcecie. Natomiast ja czuję się zobligowany, żeby was poinformować, żeby was przestrzec przed tym, że w filmie jest pewna scena, która myślę, że może wam zapaść w pamięć na długo. Jest to pewna scena, w której występuje człowiek i świnia. I powiem tyle, żeby mi nie zablokowali kanału. O, oczywiście wszystko to, co się domyślacie, jest pokazane w sposób ordynarny, w sposób nieuzasadniony niczym e, narracyjnie, pod względem sztuki. Niczym absolutnie. Tylko po to właśnie, żeby w cudzysłowie obrzygać twoje e, wrażenie estetyczne. Sam fakt, że Wojciech Smorzowski zdecydował się umieścić tę scenę w filmie i ją pokazać widzom, jest moim zdaniem przejawem pewnego nieuporządkowania wewnętrznego. Jest dla mnie niepokojące, szczerze mówiąc. I mówię to z troską, a nie z jakąkolwiek drwiną. Słyszy się często i pewnie przy okazji tego rodzaju narracji też będę to słyszał, że Smarzowski taki jest, że to jest jego styl, że on jest mocny. Okej, okay, rozumiem, że to robi wrażenie, ale przepraszam, moim zdaniem jest jednak trochę tak, że to już jest takie prześcigiwanie siebie samego w szokowaniu. W ogóle czym się tam często rozwodzije na temat sztuki współczesnej, że na tym to w ogóle trochę teraz polega, żeby coraz bardziej, coraz bardziej przekraczać kolejne granice. Ta scena człowieka ze świnią jest takim kolejnym przekroczeniem granic. Wydaje mi się, że to jest droga donikąd, że to jest droga etycznie zła, w ogóle nie rozpatrując w ogóle przez jakikolwiek aspekt moralności, nie wiem czy chrześcijańskiej, to jest po prostu obiektywnie zło i nie wiem, co będzie dalej. W sensie w tej drodze coś musi być dalej, nie? I wydaje mi się, że kolejnymi jakimiś etapami jest pokazywanie, jak dzieci są krzywdzone, na przykład. Ale uwaga, to wciąż nie jest najgorsze w tym filmie, i teraz będę mówił nieco bardziej serio. Bez jakiegoś głupiego ironizowania, uważam, że temat jest niesamowicie poważny. Otóż coś, co mnie boli najbardziej w tym filmie, po tym filmie, to jest to, jak został potraktowany temat pogromu w jedwabnym. Uważam, że to, w jaki sposób Smarzowski posłużył się tym tematem, jest rzeczą głęboko krzywdzącą i nieuczciwą w stosunku do tych ludzi, do tych dzieci, do tych mężczyzn, do tych kobiet. Które przeżyły taką gehennę i taki dramat. Nawet nie dlatego, że zafałszowuje jakoś spektakularnie historię, bo Boże zafałszowuje to na pewno, co potwierdza zestawienie filmu ze śledztwem, jakie przeprowadził w latach chyba 2000-2004 IPN, ale ja się tym nie zajmuję, nie jestem historykiem. Chociaż no, dla mnie, jako na prawnika, gołym okiem widać, że są tam jawne niespójności. Ale to nawet nie jest najgorsze. Dla mnie najgorsze jest to, że ten temat został w tak ordynarny sposób przez Smażowskiego wykorzystany do jego osobistych wycieczek, uprzedzeń i tego właśnie ignoranckiego gadania o współczesności. Uważam, że to, w jaki sposób Smażowski posłużył się tym tematem, żeby pograć sobie na swoich jakichś tam schematach i di chorych diagnozach współczesności, jest naprawdę okropne w stosunku do tych ludzi. Uważam, że ten film jest. To chyba jest jego największa dotychczasowa porażka. Życzę mu w ogóle, że się podźwignął, jak najbardziej wrócił do um, opowiadania w sposób bardziej artystyczny, jak na przykład zrobił to w filmie Róża, czy właśnie Wołę. Ale ja nie będę, moi drodzy, jak Wojciech Smorowski, nie zostawia Was w ogóle z tym poczuciem obcowania z czymś złym i tragicznym. Chciałbym nadmienić pozytywną rzecz. Otóż, jak już chyba dzisiaj nadmieniłem, mam wrażenie, że. Niewiele osób się nabierze na to tym razem. To znaczy, to jest tak grubą kreską ciosane i tak prostacko zrobione i tak w ogóle obraża odbiorców i w ogóle myślę, że nawet jakiejś takiej rodziny i tak dalej, że to spotka się z jakimś takim oburzeniem. Oczywiście nie wszystkich, ale, ale, ale dużej części, większej części osób. Myślę, że o, o tych osobach takich będących takich neutralnych, niezaangażowanych jakoś w jakieś uprzedzenia w stosunku do reżysera. A tacy ludzie przecież decydują o być albo nie być w demokracji, i wydaje mi się, że przez to ludzie też nabiorą takiego trochę dystansu do dotychczasowego dorobku i kształtowania opinii społecznych Smarzowskiego, zarówno co do policji, księży, czy w ogóle Polaków, albo w przyszłości pewnie innych też profesji. Ja, na przykład, nie tylko wierzę w Polaków, bo to nie jest kwestia wiary. Tylko wiem, że są po prostu normalnymi ludźmi. Wow. Oczywiście, że z tysiącem naszych osobistych wad, uprzedzeń, pewnie grzechów, ale sorry, to nie jest banda z wyrodnialców, rasistów, idiotów, żydożerców i tak No to tyle. Chciałbym Wam na końcu powiedzieć, że zło chodzi o to, żebyśmy się poczuli brudni, zrozpaczeni, zrezygnowani. I żebyśmy uwierzyli, że świat taki jest. To jest kłamstwo. To jest w ogóle największy sukces złego, jeżeli uda mu się wmówić Wam, że jest tak okropnie i beznadziejnie. Nie dajcie się zwieść. Jesteście piękni, jesteście dobrzy, jesteście wartościowi i ze złem walczy się dobrem. Dlatego uważam, że niezwykle ważne jest mówienie o dobru, kształtowanie tego dobra przez ludzi na co dzień, i nie tylko skupianie się na złu, i tak jak ja dzisiaj zrobiłem tylko tą recenzję, tylko też na co dzień kształtowanie dobrych rzeczy, opowiadania dobrych rzeczy. Bo pamiętajcie, że e, historia tego świata to nie jest historia zła, tylko to jest historia e, zbawienia to jest historia piękna i dobra. To proszę wierzcie. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Cześć.